Proszę pana, dostałem od pana takie pisemko, tak, w którym informuje mnie pan, no to jest chyba kopia tego pisma, prawda? Że nie wszczęto postępowania dyscyplinarnego w sprawie polowania trzech myśliwych w jednym miejscu bez uzgodnienia. Sporządzono odmowę wszczęcia. Przy czym odmawia pan wglądu w akta ze względu na tak zwane dane wrażliwe. Dane wrażliwe. Czy mógłby pan powiedzieć mi, o jakie dane wrażliwe chodzi? Jakiego rodzaju dane wrażliwe? Dane osób, dane adresów myśliwych. Oni by sobie nie życzyli tego po prostu. Rozumiem. Ale problem pana, no to jest troszkę nielogiczne, dlatego że te dane to ja panu podałem w swoim piśmie. W związku z tym utajnianie ich przede mną chyba jest nieracjonalne. Jakie czynności w tej sprawie wykonano? Zleciłem tą sprawę zastępcy służby. Pierwsza rzecz, pan myśliwy Kazimierz napisał oświadczenie, że był, że spotkał kolegę, który zapytał mnie, gdzie będę polował. Obaj mieli polować na polach Marianka. Skoro pan Kazimierz już tam polował, skoro uzyskał zgodę na polowanie, chciał się zapisać do książki. Podjechał pod książkę, żeby zapisać się tam, zastał innego myśliwego tego koła, który wpisywał na podstawie ustnego upoważnienia następnego myśliwego na pole. Doszło do rozmowy między oboma i ten wpisujący wycofał się, wykreślił wpis. Widział pan ten wpis taki, tutaj picie. Wycofał się po prostu. Jest oświadczenie pana s***, który twierdzi, że pojechał, do książki poszedł i tak dalej, i tak dalej. I w związku z przebywaniem myśliwego innego na polach musiałem zrezygnować z polowania, obawiając się własne bezpieczeństwo. To jest ważny zapis. Zrezygnował z polowania. Ale dwóch innych w tym samym miejscu polowało. Ja dostarczyłem panu dane, że co najmniej w dwóch dniach, co najmniej trzech myśliwych, bez uzgodnienia wzajemnego ze sobą, wykonywało polowanie. I czy on wycofał podpis, czy nie, to powinno znaleźć odbicie. Ja wiem, że on dalej polował. Był wykreślony z tej książki. Rozmawiamy z datą 12 listopada 2015. Konkretnie o jednym dniu. Tam jest kilka. Jest bodajże to... 3 dni i 3 razy ci sami myśliwi bez uzgodnienia ze sobą, bez powiadomienia uzyskania wzajemnej zgody, wykonywali polowanie. Tak wynika z dokumentów, a pan mi mówi tylko o jednym przypadku rzekomego wycofania, co miało miejsce najprawdopodobniej już po tych wszystkich... Pierwszy zapisał się pan Kazimierz. I nie ma żadnego wycofania w tym miejscu nigdzie. No więc wykonywali polowanie? Wykonywali polowanie. Po nim zapisał się Marek K***, który anulowano wpis. Nie. Tak jak mówiłem. Że no dobrze, w tym czasie, tu jest anulowany. Pan Skowronek tak przyszedł na zapisać się, to ten zapisywał kolega. Kolegę swojego dobrze wykreślił, anulował ten wpis. Tak. Zapisał się pan polował z jako drugi. No to mam oświadczenie, że zgoda. Miał pozwolenie. Dalej. Następnie na pola Marianka zapisał się Marian Marek. No. O godzinie 16. No, wycofał wpis, powtórzył wpis ponownie i polował. Miał zgodę pozostałych dwóch. I za... Przepraszam, czy Marek miał zgodę pozostałych dwóch, czy nie? Tego, na ten dzień. Zapisał się na razie tutaj na polowanie. No dobrze, no i wykonywał i zapisał polowanie. Kolegę Witolda Marczyka. Kolejny, który ten. Kolejny. Obaj mieli zgodę poprzedników? Nie, czy ci dwaj mieli zgodę pana i pana. Czy ci dwaj wykonywali polowanie? Proszę pana. Wykonywali polowanie, bo jest to odbicie w książce. To jest dokument. To, co napisał na potrzeby... No dobrze, niech pan przeczyta, co napisał. Kolega Marek oświadcza, że w dniu 12 listopada 2015, pomimo, że był wpisany do książki na polowanie, jednak zrezygnował z tego polowania, zszedł z łowiska, o czym poinformował prezesa koła. I zabrał z sobą kolegę i Marek też zrezygnował. Też zrezygnował, też nie polował. Tak. Proszę pana, to jest bzdura, moim zdaniem. Ponieważ obaj wykonywali polowanie dalej,
na potrzeby postępowania napisali nieprawdziwe oświadczenia. I czy ta sprawa była wyjaśniana? Poza tym, co ma prezes w tym przypadku do polowania, że on powiadamia prezesa? To od razu świadczy moim zdaniem o tym, że tworzyli fikcję, a prezes prawdopodobnie sprzyjający im chciał po prostu jak gdyby przykryć. Jeśli zrezygnowali z polowania, zeszli z ambon, tak jak pan mówi, tak? Tutaj, zeszli z ambon. Czyli będąc na ambonie wykonywali polowania, tylko po jakimś czasie zrezygnowali. To znaczy, nie czy oni na ambonie byli, bo byli zapisani Luta Pola. No ale tutaj co jest napisane? Marianka Pola. No. Nie byli zapisani no, czyli, no to dobrze, ale piszą, że zrezygnowali, tak. Tam zeszli z pola. Ale tak? Pisze również pan zrezygnował, ponieważ spotkał ich na polu. No. Spotkali się. Czyli jednak ci zrezygnowali i ci zrezygnowali. Moment. Przez pewien czas wszyscy polowali w jednym miejscu, nie mając zgody. Przebywali na łowisku. Nie, proszę pana. Jeżeli się jest. Nie, proszę pana. Marianka. Pan jako rzecznik wie doskonale, że jeżeli się przebywa z bronią w polu i jest się zapisanym, to wykonuje się polowanie. To jest oczywiste. I to miało miejsce 3 razy. A tu mamy na. Rozmawiamy o jednej dacie. Dobrze. Tak. Następnym razem też rezygnowali? 24 listopada. Jest zapisany pod pozycją 422. Tak. Marianka, pola, tak. Podchód. Dobrze. Od godziny 17 do 24. Dobrze. No i dalej. I Marek jest zapisany od godziny 15 do 24. Mówiąc krótko, dwóch polowało w tym samym miejscu znowu. Uzgodnili ze sobą te polowania, czy nie? Nie. Nie uzgodnili. Popełnili wykroczenie i jeden i drugi? Obaj się źle zapisali. Popełnili wykroczenie? Polując w tym samym miejscu, czy nie? Tutaj, od razu z góry, rzecznik odmówił wszczęcia. Czy mu? Proszę pana, a ja tu mam, patrz pan, świeże bułki, że tak powiem, świeże sprawy. Jedna, 16 kwietnia, Okręgowy Sąd Łowiecki w Koszalinie, który za podobne przewinienie ukarał 3 lata zawieszenia w prawach członka zrzeszenia oraz karą dodatkową 4 lata zakazu pełnienia funkcji w kole i organach Polskiego Związku Łowieckiego. Mamy tu bliższą, proszę pana, sprawę. Tak na szybko znalazłem tylko 2 z wielu znanych mi spraw, takich samych, jakie są tutaj. I tu mamy bliższą, z Lublina. Niech pan popatrzy. Artykuł 35 i tak dalej. Właśnie, że gdzieś tam za blisko drugiego myśliwego polował. I proszę pana, niech pan zobaczy, jaką karę mu wymierzono w Lublinie. To jest 14 października 2015. Jesteśmy prawie w takiej samej sprawie, w tym samym czasie, w 2 różnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości łowieckiej. I tutaj mamy. Wymierza mu karę dyscyplinarną zasadniczą wykluczenia z szeregów Polskiego Związku Łowieckiego. Tak, ale my nie znamy uzasadnienia. Proszę pana. Co było powodem tak wysokiej kary? Proszę pana. No to za samo wpisanie się niestety. Nie można. Musi mi pan na słowo uwierzyć, a jak pan mi nie wierzy, to ja panu doślę uzasadnienie obszerne na iluś stronach. No tutaj, co ja mogę na temat taki myśleć? Tutaj mamy 2 razy polowanie w tym samym miejscu przez 3 myśliwych i nie wszczyna się nawet postępowania. Natomiast tutaj mamy jednego na 3 lata zawieszonego i 4 lata w pełnieniu funkcji, a drugiego wykluczonego z Polskiego Związku Łowieckiego. Za takie same przewinienia. I teraz wkraczanie, robienie na siłę z kogoś, ja nie mówię, kto popełnił wykroczenie, przewinienie łowieckie. Ale to nie chodzi o siłowe. Tu nie chodzi nic na siłę. No, to mówię, że czyli sugeruje pan, że tutaj i rzecznik dyscyplinarny w Koszalinie, i rzecznik w Lublinie, i sąd 3-osobowy w składzie tutaj, i tu w składzie 3-osobowym, to oni robili na siłę z tych myśliwych A tak nie przestępców? Nie znam uzasadnienia, nie znam spraw w ogóle. No dobrze. Zastępca rzecznika uznał, że nie wskazane wszczęcie postępowania. Jasne. Rozumiem. Zarząd koło mógł we własnym zakresie
ukarać, bo miał takie prawo.